Nie zgadniecie, co dzisiaj będzie się działo. Rozpoczynamy świętowanie Dnia Hamburgera. Już nie mogę się doczekać. Spójrzcie, wszystko już przygotowane. Hamburger gotowy. Mamy na szczęście mnóstwo takich przysmaków. I rozpoczynamy strzelanie. Ten, kto strzeli najlepiej, będzie mógł zjeść hamburgera. Hej, Wonder Woman, wiesz, że dzisiaj jest dzień hamburgera? Dopiero co przeczytałam na ogłoszeniu, ale może być śmiesznie. Może zrobimy sobie wolne od pracy i pójdziemy świętować? No chodź, proszę, ja nigdy jeszcze nie byłam. Właściwie to czemu nie? Dobra, pójdziemy, trochę się pobawimy i może rzeczywiście będzie fajnie. Nie wiadomo, jak to z takimi świętami, wiesz, może to po prostu zwykły żart. Nie, nie, no co ty, to na pewno nie jest żart. Jestem pewna, że to prawda. Za dużo osób na takie wydarzenia chodzi. Wiesz, jakie tłumy są na świętach hamburgera? Wszyscy go uwielbiają i dlatego ten dzień cieszy się taką popularnością. Oho, chyba idą pierwsi goście. No nareszcie, dalej, dalej, zapraszamy. O, witaj, brawurko. To ty organizujesz święto hamburgera? Nigdy w życiu bym na to nie wpadła, ale super, to... No to wiesz, my z Wonder Woman też byśmy chciały wziąć w tym udział, ale nigdy nie byłyśmy na takim wydarzeniu. Co tu się właściwie dzieje? Jak to co? Przecież najpierw rzuca się hamburgerem. Ten, kto trafi najwięcej, ten może zjeść największego hamburgera, jaki kiedykolwiek powstał. Wow, super girl, słyszałaś? Musimy koniecznie wziąć udział. Ja to chcę chyba strzelać pierwsza. Czy można już zaczynać? O, jak super! To znaczy, że mamy pierwszą kandydatkę. Zaczynaj, Wonder Woman! Juhu! Udało się! Wow, chyba mamy tu prawdziwą konkurencję. No, nie spodziewałam się, że tak dobrze ci pójdzie. Ha, ja też nie, ale jednak się udało. Ciągle mogę walczyć o to, aby zjeść największego hamburgera. Hej, Wonder Woman, nie bądź taka pewna siebie. Jeszcze kolej na mnie. Ja też chcę wziąć udział w konkursie. Nie mogę tego przegapić. Haha, no dobra, próbuj, Supergirl, ale mnie to chyba nie pokonasz. Dałam z siebie naprawdę wszystko i myślę, że nikt nie rzuci mocniej hamburgerem niż ja. No, nie wiem, nie wiem, jeszcze się przekonamy. Brawurka, mogę zaczynać? Dobrze, to teraz czas na Supergirl. Przygotuj się. I zaraz twoja kolej. To teraz czas na mnie. Uwaga! Woo! Ale strzeliłam! Wow! Supergirl, ty też jesteś w tym całkiem niezła. I jak to się stało? Ciężko będzie wybrać teraz zwycięzcę. No dobrze, moment. Zastanówmy się. Wonder Woman bardzo dobrze sobie poradziła. Ale Supergirl wykonała taki rzut. Bardzo wysoko podrzuciła hamburgera. To naprawdę trudna sztuka. Oj, brawurka, przestań już tak mówić. My się tu niecierpliwimy. Mam straszną ochotę na hamburgera. A ty, Wonder Woman? Ja też. Koniecznie chcę go wygrać. Wygląda tak pysznie. No dobrze. Więc zwycięzcą zostaje Supergirl. To ona wygrywa tą konkurencję za swój popisowy rzut hamburgerem. Jej, ale fajnie! Wreszcie udało mi się coś wygrać.
ten konkurs to był jednak super pomysł. To mogę teraz zjeść hamburgera? Proszę, Supergirl, to twój hamburger. Możesz go teraz sama zjeść. Ojejka, ale on wielki i wygląda tak smakowicie. Trochę mi szkoda Wonder Woman. Też miała na niego ochotę. Może ją też zaproszę? Hej, Wonder Woman, chodź. Wiesz, pomyślałam, że obie w sumie wykonałyśmy świetny rzut i też zasługujesz na to, aby zjeść takiego pysznego hamburgera. Chodź, zjemy razem na pół. Jest taki wielki, że i tak nam wystarczy. O, Supergirl, jesteś taka kochana. Dzięki, też z chęcią go posmakuję, ale było dzisiaj fajnie.